Casio czekał na rywala z UFC i się doczekał, Normana Parka. Trudno było załatwić taką gwiazdę? Łatwo nie było. No tutaj, cóż, udało się w końcu to zrobić. Mamy też plany na ciąg dalszy. Oczywiście dużo zależy od tego, jaki będzie wynik tej walki. No cieszę się, że udało nam się dojść tutaj do porozumienia z Normanem i z jego menadżerem. Wiemy, że ta walka nie może się odbyć na terytorium Polski ze względu na zobowiązania kontraktowe Normana. W związku z tym, że to będzie poza terytorium Polski, żeby po prostu z tymi ograniczeniami być w zgodzie. Czyli cała gala odbędzie się na terenie innego kraju? Nie będę jeszcze ujawniał dokładnie, jak to się odbędzie. Jak tylko będę miał potwierdzenie, co mam nadzieję będzie w tym tygodniu, to będziemy to ogłaszać. Będzie ciekawe. Casio otrzymał rywala z górnej półki, ale jej nie obniża w dalszym ciągu. Już szykuje się na kolejnego rywala, gdyby udało mu się pokonać Normana. No stawia klasykę, czyli Habiba albo Conora McGregora. Czy to już spędza sens powiek włodarzom? Znaczy, obawiam się, że Casio już mierzy troszkę za wysoko. Tak wysoko nie będziemy szli. Ale na pewno będą ciekawe postacie i też że tak powiem, z rekordem z UFC i to nawet z dodatnim rekordem UFC. Mierzy wysoko pod względem finansowym czy sportowym? Swojego przekonania o własnych umiejętnościach. Znaczy ja osobiście również jestem przekonany, że jego umiejętności są naprawdę świetne. Nie wiem, czy aż tak. Zobaczymy.